trakcie lutowej sesji legionowscy samorządowcy sporo uwagi poświęcili edukacji. Na fali zmian związanych z likwidacją gimnazjów wprowadzili do miejskiego systemu oświaty kilka drobnych korekt. Dotyczą one głównie obowiązujących dotychczas rejonów szkolnych. My zmniejszyliśmy rejon szkoły numer 1, zwiększyliśmy rejon szkoły podstawowej numer 3, dołączając do niej osiedle Batory oraz okoliczne budynki jednorodzinne. Chodzi o domy znajdujące się na terenie ograniczonym ulicami Warszawską, Kościuszki, Słowackiego i Jagiellońską. Co do drugiej zmiany na lokalnej mapie oświatowej, była ona po prostu konsekwencją rozwoju miasta, a dokładniej rzecz ujmując, wzrostu liczby jego mieszkańców. Do szkoły podstawowej nr 8 dołączone zostaną nowe budynki przy ulicy Stróżańskiej, które powstały na terenie dawnych koszar wojskowych. Ostatnia kwestia, którą urzędnicy dali pod rozwagę posiadaczom mandatów, była echem reformy oświatowej. Tak się złożyło, że w jednej ze szkół ratusz inaczej widział ograniczenie skutków likwidacji gimnazjów, rodzice zaś inaczej. Ich głośny protest okazał się skuteczny. Zgodnie z wolą rodziców uczniów szkoły podstawowej nr 7, gdzie zdecydowana większość wszystkich rodziców uczniów opowiedziała się za tym, aby klasy siódme i ósme kontynuowały naukę w tym samym budynku, uznaliśmy, że jeżeli skoro jest taka wola, to my ją uszanujemy. Wszystkie wspomniane zmiany wejdą w życie we wrześniu wraz z początkiem nowego roku szkolnego.